And we're too young for Social Security. Amerykanie, którzy są w złej sytuacji finansowej, nie mogą oczekiwać, że pomoc państwa się zwiększy. Musimy się zastanowić nad naszym systemem opieki społecznej, który winien być dla nas zabezpieczeniem. Państwo ma duży udział w ubezpieczeniach zdrowotnych i emerytalnych dla najuboższych, ale system jest nieefektywny. Płacimy więcej niż obywatele jakiegokolwiek kraju europejskiego, a dostajemy niewiele. Pytanie brzmi, czy nas na to stać? W tych dziedzinach zaplanowano już duże cięcia. W takiej sytuacji Merlin i jej mąż raczej nie mogą liczyć na spokojną starość. Musimy zacząć myśleć bardziej praktycznie. Gdy Merlin walczy z utrzymaniem higieny, amerykańscy przywódcy zdają się robić wszystko, żeby całkowicie wykoleić gospodarkę kraju. W sierpniu 2011 roku Stany Zjednoczone znalazły się na krawędzi bankructwa. Dług kraju rósł zarówno pod rządami republikanów, jak i demokratów. Należało pilnie negocjować nową pożyczkę, ale politycy woleli zająć się walką o władzę. Zamiast rozwiązywać problemy, postanowili pokazać światu, jak krucha jest gospodarka jedynego światowego supermocarstwa. Obserwowaliśmy, jak rząd Stanów Zjednoczonych pcha kraj ku katastrofie gospodarczej, która objęłaby nie tylko Stany, ale całą światową gospodarkę, a wszystko po to, by zyskać wątpliwy aplauz ogółu, który, prawdę mówiąc, miał wszystkiego dosyć. Politycy odłożyli problemy na później. Stany nadal będą mogły pożyczać i kraj jeszcze przez jakiś czas będzie funkcjonował. Senator Reid i ja, Biały Dom, zawarliśmy umowę, która pozwala nam nadal funkcjonować. Ale sprawa długu nie została rozstrzygnięta. Nadal pozostaje on największym gospodarczym problemem Stanów. 43 centy z każdego wydanego dolara to pożyczone pieniądze. Ten licznik na Manhattanie liczy dług państwa, który obecnie wynosi ponad 15 bilionów dolarów. Pamiętam, że za rządów Clintona te cyfry były znacznie niższe. W końcu chyba usunięto licznik. Pieniądze na pewno można przeznaczyć na lepszy cel. Dług wynosi obecnie 100% PKB. Gdyby wszyscy w tym roku oddali każdego zarobionego dolara, to pewnie udałoby się go spłacić, ale to ogromna suma. Licznik pozostaje na swoim miejscu. Na co Amerykanie wydają tyle miliardów? Na swoją najbardziej kosztowną działalność, na wojny. Wojny to poważny problem dla amerykańskiej gospodarki i dla amerykańskiego społeczeństwa. Skoro mamy tak duży dług, powinniśmy się dokładnie przyglądać, na co wydajemy pieniądze. Wydawanie ich na wojny, które nie zwiększają naszego bezpieczeństwa, a niekiedy wręcz je zmniejszają, nie jest chyba dobrym pomysłem. Utrzymanie tak dużej armii, obecnej w wielu miejscach na świecie, na tak wysokim poziomie, kosztuje. Musimy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie utrzymać wydatki na obronę na niezmienionym poziomie, wynoszącym 700-800 miliardów rocznie. To duża suma, ale nie chodzi tylko o pieniądze, lecz o czas i energię, jakie poświęcamy sprawom innych krajów, Iraku, Afganistanu, Jemenu czy Libii. Pragniemy zapewnić bezpieczeństwo dość peryferyjnym obszarom świata, podczas gdy w samym jego środku upada przemysł, nasze technologie się nie rozwijają, a ludzie są coraz słabiej wykształceni. Dlaczego kraj, który posiada najlepsze uniwersytety na świecie, boryka się z takimi problemami? Po części dlatego, że edukacja coraz więcej kosztuje. Kredyty studenckie istotnie zwiększają zadłużenie obywateli. Za bardzo mnie to angażuje, za dużo o tym myślę.
Shaina Falb studiuje politologię i ekonomię na jednym z licznych prywatnych amerykańskich uniwersytetów. Po 2 latach studiów ma 90 tysięcy dolarów długu. To mnie dręczy. Codziennie rozglądam się za pracą, uzupełniam na bieżąco CV. Ostatnie 2 lata poświęciłam własnemu rozwojowi, a mój dług cały czas rósł. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek będę w stanie go spłacić. Opłaty za naukę rosną rocznie o 5 do 10%, a pensje stoją w miejscu. W tej sytuacji wielu Amerykanów nie stać na studia, a jeśli uczą się dalej, to się zapożyczają. Shaina kończy studia za niespełna miesiąc. Niestety teraz czekają spłata długu, a perspektyw na znalezienie pracy nie ma żadnych. To przerażające. Nie wiem, co zrobię. Może przedłużę studia o semestr, żeby odwlec moment spłaty długu. Wtedy będę mogła rozejrzeć się za jakąś pracą i jeszcze przez jakiś czas nie stresować się kwestią kredytu. Dzisiaj sytuacja jest trudniejsza niż dawniej. Amerykański sen o własnym domu i wygodnym życiu na emeryturze nie sprawdził się. Amerykański sen zależy od tego, co potentat naftowy Bill Haber wydobywa z głębi ziemi w Oil City w Pensylwanii. To tutaj znaleziono pierwsze złoża ropy w Stanach i to tutaj amerykański przemysł naftowy wziął swój początek. To jest szyb naftowy. To pensylwańska ropa tryskająca z głębi ziemi. Podczas gdy inne kraje eksperymentują z zieloną energią, która wkrótce zacznie przynosić im zyski, Stany uparcie trwają przy ropie. Uzależniły się od niej. Stany zachowują się jak narkoman. Potrzebujemy dużo energii i jesteśmy gotowi zapłacić za nią każdą cenę. To ropa sprawiła, że Stany stały się finansowym supermocarstwem. Czarne złoto od dawna jest lokomotywą gospodarki tego kraju. To właśnie tania ropa pozwalała produkować samochody, prowadzić wojny i zapewniała wysoką konsumpcję. Wszelki rozwój opierał się na taniej energii. Jednak od początku lat 70. wydobycie ropy ciągle maleje, co zagraża gospodarce i pozycji Stanów. Zamiast jednak inwestować w nowoczesne źródła energii, Stany, podobnie jak Bill Hubbers, trwają przy tradycyjnych źródłach, czyli ropie. Mój dziadek miał tu 56 szybów. Ojciec też tu wiercił. Prezydent próbuje coś zmienić. Walczę o czystą energię. Chciał w większym stopniu oprzeć gospodarkę o alternatywne źródła energii. Należy skupić się na zielonej energii, obniżyć ceny benzyny. Ludzie tego oczekują, oczekują wyników. Prezydent stawiał na stworzenie tzw. zielonych stanowisk pracy w przyjaznym dla klimatu sektorze energetycznym. Miały ratować upadającą gospodarkę i uniezależnić ją od ropy. Ale plan się nie powiódł. Stany nadal zależą od ropy, a stan gospodarki się nie polepszył. Czekają nas trudne czasy. Nie rozwiązaliśmy problemu, a w XXI wieku energetyka będzie najważniejsza, zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i politycznej. Rodzina Billa Hubera była przy narodzinach amerykańskiego przemysłu naftowego i chyba dotrwa do jego końca. Bill twierdzi, że nie potrafi sobie wyobrazić Ameryki bez ropy. Ropa to całe nasze życie. Wracamy do miasteczka namiotowego w New Jersey. Kiedy byliśmy tu 4 miesiące temu, widzieliśmy kościół. Wtedy wyglądał tak. Kościół nadal tu jest,
ale teraz wygląda tak. Władze nakazały usunąć wszystkie drewniane elementy konstrukcji. Kazano nam je zdemontować. Nie widzę w tym żadnego sensu. Widzieliście bałagan, jaki tu teraz panuje? Mieszkańcom pozostały jedynie ich niewielkie namioty. Nadal jestem zdenerwowana. Jak można było tak postąpić? To bezduszne. Władze nie zaproponowały nam niczego w zamian. Jakby chcieli nam powiedzieć, mamy nadzieję, że zamarzniecie. Że zasypie was śnieg. Na początku nie wyglądało to tak strasznie, ale potem nakryto wszystko folią. To smutne. Życie w szopie nie było lekkie, ale teraz jest jeszcze trudniej. Merlin i jej mąż przenieśli się do namiotu. Cokolwiek się zrobi, namiot zawsze będzie przeciekał. Będziemy musieli nakryć go plandeką. Co mam powiedzieć? To namiot. Mamy tu materace, ubikacje i nasze książki. Zamieszkanie w niewielkim namiocie to dla wielu nadal jedyna alternatywa. Niczego lepszego nie miałem. Tutaj mam kawałek własnego terenu. Mogę tu pisać podania o pracę, robić różne rzeczy. Mam dach nad głową, nawet jeśli ten dach jest tylko z nylonu. Dobrze wykształcona Shayna ma co prawda dach nad głową, ale nadal nie ma pomysłu na znalezienie pracy i wyjście z długów. Trzymam kciuki i wierzę, że w końcu coś się zmieni, że nie będę musiała spłacać tego ogromnego długu. Inaczej pozbędę się go jako 60-latka. Pewnie będę już na emeryturze, a może nie. Jeśli nie spłacę długu. Ale nie tylko Shayna jest zadłużona. Także rząd amerykański pożyczył ogromne sumy pieniędzy. Najwięcej od Chin. Moment, gdy państwo środka prześcignie Stany gospodarczo, znacznie się przybliżył. Przypuszczalnie stanie się to w 2022, może w 2023, za 10 lat. Dojdzie do zmiany w gospodarczym układzie sił. Stany nie będą już mogły ustalać zasad gry. Kraje zachodnie też nie. Amerykanie boją się rosnących wpływów Chin. Oto fragment kampanii autorstwa amerykańskiej agencji, która ma pokazać ludziom, co może ich czekać, jeśli Chiny zdobędą zbyt dużo władzy. Możesz zmienić przyszłość. Musisz to zrobić. Dołącz do obywatelskiego ruchu protestu wobec rządowego marnotrawstwa, które rujnuje Amerykę. Chiny zapewne nie przejmą Stanów Zjednoczonych, w każdym razie nie szybko. Co nie zmienia faktu, że Amerykanie konsumują za pieniądze pożyczone im przez Chiny. Widać to wyraźnie w mieszkaniu Hugh i Joel w Nowym Jorku. Nadal poszukują chińskich produktów. Moje buty zostały wyprodukowane w Chinach, laptop też. Witamy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nawet jeśli Stany są dłużnikiem Chin, to Chiny nie mogą z dnia na dzień zażądać spłaty długu. Gdyby tak się stało, spowodowałyby
wstrzymanie importu chińskich towarów. A tego Chiny nie chcą. Dwie potężne gospodarki są w dużej mierze od siebie zależne. Mamy ogromny wkład we wzajemne sukcesy. Nie ulega jednak wątpliwości, że sukces Chin oznacza upadek Stanów. Władza jest rzeczą względną. Ktoś coś zyskuje, ktoś traci. Hugh i Joel dochodzą do wniosku, że chińskie produkty są wszędzie. Ten twardy dysk wyprodukowano w Chinach. Nazywa się Milano, ale jest z Chin. Złożone w Chinach. Gdybym miał zgadywać, powiedziałbym, że połowa naszych rzeczy pochodzi z Chin. Jeśli chodzi o elektronikę, to pewnie 100%. To wiele zmienia, bo proces ten zachodzi na dotąd niespotykaną skalę. Globalna równowaga sił i kryzys ekonomiczny w Stanach stały się wyzwaniem dla amerykańskiej tożsamości, dla amerykańskiego snu i przekonania, że wszyscy mamy takie same możliwości. Miasteczko namiotowe jest tego wyraźnym przykładem. Nadal nie mam pracy. Sytuacja finansowa się nie poprawiła. Chodź do mnie, chodź tutaj. Gdzie jesteś? Mam cię. Nie jesteś szybszy ode mnie. Spokojnie. To Petey, mój przyjaciel kurczak. Nie zrobię ci krzywdy. Jesteś moim przyjacielem. Puszczę cię. Nadchodzi jesień. Mieszkańcy szykują się na mroźną zimę. Martwi mnie nasze mieszkanie. Mam nadzieję, że nie spadnie dużo śniegu. Metr śniegu przez 6 tygodni to trudne do przeżycia. Bardzo trudne. Na pewno zima będzie ciężka. Próbuję się cieszyć tym, co mam. Będzie ciężko. Mam dużo koców. Zawsze wkładam kalesony i skarpety. Nie mam piecyka, w namiocie to niemożliwe, więc będę musiał okrywać się kocami. Ludzie przygotowują się na mroźną zimę. Suwak się zepsuł. Odpadł, więc zrobiłem ramę do drzwi. Namioty nie mają drzwi, musiałem zrobić ją sam. Na pewno będzie ciężko. To tylko namiot. Spróbuję przygotować go do zimy. Na drzwiach zawieszę koce. Wielu rzeczy da się użyć. Na szczęście do obozu dotarł dzisiaj transport ciepłej odzieży. Te flanelowe prześcieradła są znakomite, bardzo ciepłe. Szukam czegoś dla dziewczyny, która niedawno się tu sprowadziła. Myślicie, że to jej się spodoba? Możesz ją poderwać. Nie mów tego tak głośno. Mam szeptać? Chyba mam wszystko. Niewykluczone, że miasteczko nie dotrwa do zimy. Władze znów zaczynają wywierać presję. Chcą, żeby ludzie przenieśli się w inne miejsce. Mam trochę oszczędności, niedużo, jakieś $600. W najgorszym wypadku przeniosę się do motelu. Wezmę trochę rzeczy, coś do ubrania i przeniosę się, a potem sam nie wiem, co zrobię. Wiele osób nam pomaga. Nie chcę stąd odchodzić. W
Władze próbują zlikwidować miasteczko, ale nie proponują mieszkańcom nic w zamian. Złożyłem podanie o jakiś tani pokój, ale nie wiem, czy go dostanę. Podobno jest lista oczekujących. Trzeba wypełnić mnóstwo papierów. Jestem wściekła, bo wszyscy udają, że niczego nie widzą. Każą czekać. Jest kolejka. Wypełniłem papiery, zanim tu przyjechałem i dotąd nikt się nie odezwał. Długo to trwa. Nie tylko mieszkańcom miasteczka, ale w ogóle Amerykanom nie przedstawiono żadnych propozycji wyjścia z kryzysu. W 2011 roku politycy trzykrotnie doprowadzali gospodarkę kraju na skraj przepaści. Nasz kraj jest w porządku, to z politykami dzieje się coś złego. W maju niewiele brakowało, a rząd by upadł. Jeśli do soboty nie osiągniemy porozumienia, rząd przestanie istnieć. W sierpniu Stany Zjednoczone stanęły na skraju bankructwa, we wrześniu rząd znów był zagrożony. Jestem pesymistą, jeśli chodzi o politykę tego kraju. Można realizować innowacyjne projekty społeczne i rozwijać gospodarkę, ale jeśli w polityce nic się nie zmieni, to wszystko upadnie. W miasteczku namiotowym Ron Legert nadal ufa amerykańskim politykom. Wezmę udział w wyborach. Wystąpił o prawo głosu. Będę głosował. Chociaż nie ma adresu pocztowego ani stałego miejsca pobytu. Jestem republikaninem. Od zawsze. Tak zostałem wychowany. Jak mogą wam pomóc? Niech spróbują załatwić mi pracę.